Dziękuję za zaproszenie. Ja się nazywam Michał Pipała. Jestem obecnie zatrudniony na stanowisku lider techniczny DevOps. Kiedyś informatyk, zaczynałem przygodę w 2007 roku, czyli mam już 17 lat doświadczenia w branży, ale obecnie jest to stanowisko dosyć bardziej sprecyzowane. Nazywa się DevOps. Kiedy w poprzednich latach, gdy IT jeszcze jakby było dosyć, nie było tak złożone jak teraz, po prostu człowieka, który pracował przy komputerach, nazywano informatykiem. W obecnych czasach już niestety tak nie jest. Świat poszedł bardzo do przodu, szczególnie działka IT. I te stanowiska można porównać w sumie do specjalizacji. Nawet tak jak na przykład lekarze mają specjalizację, tak i informatycy zaczęli mieć specjalizację, ponieważ zagadnienia, którymi się zajmujemy, są bardzo złożone i często nie ma możliwości, żeby jeden człowiek poznał wszystkie technologie, wszystkie zagadnienia, które są w obecnym świecie kojarzone z szeroko pojętym IT. Firma EY, może chwilkę opowiem o firmie. Może nie kojarzy się z firmą technologiczną, ale od niedawna bardzo mocno postępuje transformacja u nas i moim zdaniem jest to jedna z obecnie wiodących firm jeśli chodzi o duże korporacje, w zakresie technologii, w zakresie szybkości wdrażania i asymilacji technologii, gdzie jest to raczej niespotykane nawet w firmach technologicznych, ponieważ korporacje bardzo wolno często asymilują najnowsze trendy, najnowsze technologie. EY radzi sobie z tym, jak do tej pory, bardzo, bardzo dobrze. Także będę tutaj przedstawiał informacje, może często bardzo złożone, trudne do zrozumienia, ale postaram się przedstawić to w jak najprostszym języku. Niestety nie mam możliwości zobaczenia Państwa, przez co mogę mieć problem trochę z czasami, widząc Państwa twarze, byłbym w stanie ocenić może, kiedy Państwo przestają mnie rozumieć. Niestety nie mam takiego komfortu dzisiaj, ale postaram się, aby prezentacja była, żebym używał jak najprostszych słów. Prezentacja techniczna, postaram się serwować informacje w przystępny sposób. Może troszeczkę o tym, o czym będziemy mówić, czyli co to jest chmura. Następnie opowiem o centrum danych, serwery bare metal, wirtualizacja. Kontenery, dlaczego chmura, typy usług chmurowych i modele dostępu i wdrożenia. Zaczynamy. Co to jest chmura? Bardzo popularne ostatnio zagadnienie. Koncepcyjnie składa się z trzech elementów, którymi jest warstwa fizyczna, logiczna i interfejs użytkownika. A dlaczego tak? Ponieważ użytkownicy, klienci bardzo często potrzebują mieć dostęp do serwerów. Dostęp do serwerów w chmurze uzyskują poprzez różne portale, interfejsy. Takim portalem może być na przykład www.azure.com, przez który użytkownik może taką usługę sobie zamówić i otrzymać w bardzo krótkim czasie. Serwery znajdują się w centrach danych, przy ważnych punktach styku sieci, inaczej mówiąc węzłów sieci. Pozwala to firmom bardzo mocno zredukować koszty operacyjne związane z utrzymaniem działów IT przez redukcję tak naprawdę swoich działów IT. Obecnie nie ma ludzi na rynku, którzy mogliby zajmować się, albo jest to bardzo drogie też, którzy mogliby zajmować się infrastrukturą bezpośrednio w firmie.
Dlatego firmy często bardzo oddelegowują takie procesy do chmury. W dalszej części postaram się opisać po kolei wszystkie składowe, żeby Państwo mogli zrozumieć bardziej dogłębnie, czym jest chmura i mieć ogólne pojęcie na ten temat. Więc zacznijmy od centrów danych. Centra danych, co to są centra danych? Czy lokalizacje centrów danych są losowe? I które centrum danych, na przykład w Polsce, jest najbardziej krytyczne, najważniejsze? Każde centrum danych, profesjonalne oczywiście, zawiera większość pomieszczeń przedstawionych na zdjęciu. Mam nadzieję, że jest widoczne. Niestety napisy są po angielsku, ponieważ jeśli chodzi o materiały, takie materiały trudno dostać w języku polskim. Ale z tego co wiem, angielski jest obowiązkowy w szkołach, więc mam nadzieję, że większość osób zrozumie. Każde centrum danych od dołu patrząc ma portiernię, gdzie gdy ktoś potrzebuje uzyskać dostęp bezpośredni, jest sprawdzany z dowodu osobistego, legitymowany, sprawdzane jest, czy do których pomieszczeń dana osoba powinna uzyskać dostęp, czy w ogóle taki dostęp powinien zostać udzielony. Najczęściej centrum danych podzielone jest na odrębne pomieszczenia, gdzie na przykład w odrębnym pomieszczeniu znajduje się główny węzeł sieci. Następnie osobne pomieszczenia na przykład zawierają centra danych klientów, również jakieś pomieszczenie takie security, gdzie jest prowadzony monitoring kamer, gdzie znajdują się szefowie ochrony, którzy pilnują takie centrum i zarządzają nim. Każde centrum oczywiście zawiera takie coś jak bardzo dużo serwerów w środku, ale te serwery powodują bardzo mocne nagrzewanie się takiego budynku, przez co niezbędna jest klimatyzacja oraz zasilanie awaryjne, ponieważ centrum musi być operacyjne 24 godziny na dobę. Firmy, które zarządzają takimi centrami danych, nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek przestoje z powodu braku prądu. Do takich centrów często podłączane są dwie lub trzy linie niezależnego zasilania, wydzielonego z elektrowni. Dodatkowo mają one UPS-y, czyli takie centrum dystrybucji energii elektrycznej, gdzie są baterie, które potrafią podtrzymać zasilanie, nawet gdy elektrownia wysiądzie przez określony czas. Każde centrum danych ma takie podstawowe komponenty, ponieważ jest to wszystko ustandaryzowane, tak żeby można było dane urządzenie wyciągnąć i włożyć w każde inne centrum danych jakby będzie one pasować wszędzie. Każde centrum danych posiada szafy serwerowe, które są ustandaryzowane. One nazywają się RAC. Standard RAC jest ogólnodostępny na świecie i praktycznie w każdych centrach, w których ja odbyłem, zawsze takie szafy się znajdują. Do tych szaf wkłada się różne urządzenia. I to w zależności, czy dana szafa jest na przykład odpowiedzialna za przechowywanie serwerów, bądź też na przykład jest ona węzłem sieci i wtedy montuje się inne urządzenia. Podstawowymi urządzeniami jest router, który odpowiada za rozdział ruchu sieciowego. Switch, który również tym ruchem rozporządza.
czyli ruchem sieciowym, czyli połączeniami pomiędzy serwerami oraz pomiędzy na przykład siecią internet. Do szaf najczęściej montuje się serwery. Serwery rack, tak jak powiedziałem, jest to standard. I te serwery również mają odpowiednią, pewnie zastanawiają się Państwo, co oznacza TU. TU oznacza wielkość. Wielkość serwera, która jest wyrażona w jednostkach U. 1U oznacza, że serwer będzie, jest to najmniejsza jednostka i serwer zajmie jedną szynę. Jeśli serwer na przykład mamy bardziej złożony, większy, lub też to jest na przykład macierz dyskowa, takie urządzenie będzie większe, na przykład 4U, i za tą wielkość odpowiednio, na przykład jeśli chcemy swój serwer na przykład włożyć do takiej serwerowni, będziemy odpowiednio liczeni, bo tacy operatorzy bardzo często właśnie liczą za pojemność, za wielkość serwera oraz za moc, którą ten serwer pobiera. Aha. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa wie, jakie centrum danych jest najważniejsze w Polsce. Niestety nie mogę usłyszeć odpowiedzi, więc przejdziemy do następnego slajdu. Najważniejszym polskim głównym węzłem w sieci jest Plix, zarządzane obecnie przez firmę Equinix. Znajduje się on w hotelu Marriott w Warszawie. A dlaczego jest najważniejszy? Ponieważ tam schodzą się wszystkie połączenia głównych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak Orange, Play, Plus, praktycznie wszystkich, którzy są na rynku. Również tam wiodące firmy podłączają się bezpośrednio swoje urządzenia, swoje okablowanie, tak, żeby mieć bezpośredni dostęp i połączenie z innymi operatorami. A dlaczego tak? Ponieważ bardzo istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o szybkość, o jakość usług, jest odległość, jest możliwość podłączenia się bezpośredniego z różnymi operatorami, ponieważ sygnał, który jest sygnałem światłowodowym, ma oczywiście określony czas, w którym zostaje przekazany. I ten czas jest bardzo ważny z wielu względów, w których ze względów na przykład o jakości danej usługi, czyli jeśli chcemy na przykład uzyskać, jeśli chcemy, żeby nasza strona internetowa bardzo szybko działała, ten czas musi być bardzo krótki. I w momencie, gdy operator może podłączyć się bezpośrednio z innym operatorem, ten czas jest zmniejszany do minimum, gdzie takie minimum, na przykład tutaj jest akurat faktyczny, prawdziwy przykład czasu, w którym czasu odpowiedzi serwera Google do serwera, który był umieszczony w tym centrum, i on jest poniżej 1 sekundy, dokładnie około 300 milisekund. Czyli tak, jakbyśmy bezpośrednio byli podłączeni z serwerem Google. I jak widać na zdjęciu są przedstawione te szafy, właśnie to są te szafy rack. Do środka są włożone urządzenia. Te urządzenia oczywiście mają odpowiednie okablowanie. Te okablowanie wychodzi najczęściej z tyłu szafy, do góry lub do dołu. Podłogi są, pod podłogami są specjalne rynny, w których te kable są prowadzone. Od góry, przeważnie w takich nowocześniejszych, bardziej profesjonalnych serwerowniach, są wyciągi klimatyzacyjne do odprowadzenia ciepła, ponieważ te urządzenia bardzo dużo ciepła produkują. Najczęściej w takich serwerowniach w ogóle jest bardzo zimno, więc nawet w lecie, jeśli wejdziemy sobie do takiej serwerowni, to naprawdę przy niektórych serwerowniach są specjalne kurtki, które można sobie ubrać, gdyby komuś było zimno. Ta akurat serwerownia konkretna, ona mieści się na jednym z pięter hotelu Marriott, i o dziwo wcale nie jest taka duża. Wynika to ze względów historycznych najprawdopodobniej, ponieważ tam, gdy był tworzony internet w Polsce,
Po prostu w hotelu Marriott, tam pewna firma, Telekomunikacja Polska, z tego co pamiętam, zaczęła sobie organizować te połączenia. A że już nie za bardzo można tą serwerownię rozbudowywać z uwagi na brak miejsca, tam są podłączane tylko najważniejsze urządzenia, które następnie kierują ruch do innych serwerowni. Ja tu mam taki przykład z wiodącego operatora chmurowego, jak są te centra danych rozlokowane na świecie. To jest firma Microsoft i jak widać na zdjęciu, taką prezentację oni mają na swojej stronie, gdzie te wszystkie kropki, kwadraty przedstawiają serwerownie centra danych, którymi oni zarządzają. Jak widać, w każdym miejscu świata, praktycznie w każdym ważniejszym miejscu świata, takie centra danych są budowane. A dlaczego? Właśnie dlatego, żeby zmniejszyć odległości do klienta końcowego. Jest to bardzo istotne z uwagi na czas, który jest potrzebny do obsłużenia danego zapytania, do zaprezentowania strony internetowej lub jakiegoś serwisu, na przykład grania w chmurze, obecnie bardzo popularnego. Także takie centra są no, praktycznie w każdym miejscu na świecie. W Afryce oczywiście mniej, ale w tych najbardziej zindustrializowanych miejscach świata jest tych centrów dużo. I jeszcze może troszeczkę o tym, dlaczego to jest tak ważne. Ważne jest to ze względu na wydajność aplikacji. Wydajność aplikacji, która naprawdę może mieć diametralne znaczenie dla użytkownika, ponieważ na pewno Państwo spotkali się też z takim czymś, że strona się nie ładuje albo że się bardzo wolno ładuje. Takie coś bardzo negatywnie wpływa na postrzeganie danej firmy oraz nawet na to, czy w ogóle użytkownik będzie chciał zaczekać, żeby zaprezentować mu treść. To jest faktyczny przykład akurat z badania, z testu wydajności, który został przeprowadzony po zmianie lokalizacji centrum danych. Wcześniej lokalizacja była w północnych Stanach Zjednoczonych. Nowa lokalizacja to centralna Europa, a lokalizacja klientów wschodnie Stany Zjednoczone. Jak widać, niektóre zapytania uległy pogorszeniu, ponieważ ta odległość była jednak większa i te czasy, które faktycznie są potrzebne do obsłużenia zapytania, uległy zwiększeniu. A że takich zapytań jest generowanych mnóstwo, więc ta różnica w czasie, gdzie tutaj jest różnica około 51 milisekund, ona się zwielokrotnia, czyli ilość zapytań mnożymy przez tą różnicę w czasie taka odpowiedź może przyjść o parę sekund później. A parę sekund niekiedy powoduje, że dla użytkownika dyskomfort dość istotny, który powoduje, że nie będzie chciał na przykład przeglądać naszej strony internetowej albo korzystać z naszej aplikacji. Szczególnie krytyczne to jest w usługach, które bezpośrednio są od tego zależne. Takie jak na przykład gry komputerowe, które są bardzo wrażliwe na takie rzeczy, ponieważ różnica w czasie może zadecydować o wygranej lub przegranej użytkownika w danej grze komputerowej. Więc pod względem projektowym takie rzeczy są bardzo istotne. Teraz chciałbym przejść troszeczkę niżej, czyli opisać trochę Państwu, na czym te poszczególne składowe, z czego składa się dana serwerownia. Podstawowym elementem w serwerowni jest oczywiście serwer.
Ale co to takiego, bo przeważnie ludzie, którzy mówią serwer, serwer, tak naprawdę nie wiedzą, co to oznacza. Serwer to jest tak naprawdę komputer. I to wchodząc w dalsze szczegóły, to tak naprawdę zwykły komputer, który ma niewiele różnic. Cała architektura takiego serwera, czyli jak te połączenia, jak te poszczególne elementy są zbudowane, jest bardzo podobna do zwykłego peceta czy laptopa. Różnica jest w obudowie praktycznie i w niektórych komponentach, ponieważ serwer przede wszystkim musi ciągle działać. Takiego komputera nie wyłącza się praktycznie nigdy. On działa 24 godziny na dobę. W związku z tym musi być specjalnie do tego przystosowany. On ma te wszystkie elementy, te wszystkie urządzenia, które w nim się znajdują, one jakby są przystosowane do tej pracy ciągłej. Dodatkowo z takich różnic to dwa zasilacze, które są podłączone do niezależnych obwodów elektrycznych, gdzie na przykład jeśli jest prowadzona jakieś prace konserwacyjne w serwerowni, serwerownia potrafi wyłączyć jeden obwód, ale przez to, że mamy drugi zasilacz, ten drugi zasilacz podejmie pracę i serwer nie wyłączy się. Są też specjalne pamięci RAM ECC, które zapewniają ochronę przed błędami. W przypadku, gdyby takich pamięci nie było, przelewy z konta na konto mogłyby być wrażliwe na błędy. Na błędy, które spowodują, że jedna jedynka na przykład pojawi się w złym miejscu i zamiast przelewu w wysokości 100 zł, byśmy wykonali przelew w wysokości 1000 lub 100 tysięcy zł. Więc takie pamięci specjalnie są robione pod to, żeby te błędy były korygowane. Jest też zwielokrotniona ilość dysków, ponieważ te dyski, tak jak w zwykłym komputerze mamy jeden dysk, tam w serwerach jest tych dysków parę po to, żeby właśnie uniknąć takich błędów. Oraz dysk to jest jeden taki element, który najczęściej się psuje. Taki dysk uszkodzony można sobie szybko wymienić, włożyć z powrotem i te dane jakby one są rozłożone, przez to, że są rozłożone na parę dysków, nie tracimy żadnych danych, bo w przypadku awarii jednego z nich można wyciągnąć, wymienić. Te dane się wgrają na ten nowy dysk i nie będzie żadnej utraty. Taki przykładowy serwer, który działa w centrach danych, to jest 32 rdzenie, 256 gigabajtów pamięci, gdzie zwykły komputer przeważnie to jest 4 rdzenie, 8 do 16 gigabajtów pamięci. Więc taki serwer w takiej obudowie, to tak naprawdę zależy pod którym kątem patrzeć, ale od 8 do 16 zwykłych komputerów. A dlaczego od 8 do 16? Bo zależy pod którym kątem patrzymy. Niektóre serwery są przystosowane do bardzo mocnych operacji, które wymagają użycia dużej ilości rdzeni procesora. Wtedy to będzie 8 tylko, ponieważ tych procesorów jakby już więcej nie da się upakować w takiej obudowie. Ale większość aplikacji, większość oprogramowania, które działa na takich serwerach, wymaga pamięci. Więc jeśli te serwery są głównie używane do takich celów, to nawet potrafią obsłużyć tyle oprogramowania, jak 16 zwykłych komputerów. Cena takiego serwera? Cena to jest około 100 tysięcy złotych. Ale są też wersje tańsze, są też wersje droższe. Tak mniej więcej od 15 tysięcy do 200-300 tysięcy złotych, w zależności co ten serwer ma robić. Te najdroższe serwery, one są specjalnie dedykowane do pracy z bardzo szybkimi bazami danych.
gdzie w tych serwerach się umieszcza bardzo szybkie dyski SSD. Lub na przykład ostatnio bardzo popularna usługa taka jak cloud, granie przez internet w cloudzie, na przykład Xbox oferuje coś takiego. W takich serwerach z kolei umieszcza się bardzo dużo kart graficznych, które też są bardzo drogie, co powoduje wzrost ceny. I oczywiście wszystko jest, jak widać, przystosowane do tej obudowy rack. Tu jest akurat prezentacja 1U. Wchodząc dalej, na każdym serwerze musi być zainstalowane jakieś oprogramowanie. Tak jak mamy oprogramowanie zainstalowane na naszym komputerze, jest to Windows na większości przypadków. Tutaj będzie najprawdopodobniej trochę inne, ale czasami znajduje się też takie rozwiązania, gdzie jest instalowany Linux albo Windows, taki jak na prawie zwykłym desktopie, z niewielką różnicą, ponieważ tam jest na serwerach instaluje się Windows Server albo Linux, który jest bardziej przystosowany, bez tych okienek, który jest bardziej przystosowany do pracy pod kątem takiego oprogramowania, które musi pracować w serwerach, ale jakby założenia są te same, czyli z jakiś sprzęt, nad tym sprzętem, do tego sprzętu bezpośrednio ma dostęp system operacyjny OS i na tym systemie operacyjnym instalujemy aplikacje jak na przykład Office, Word. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo rzadko spotykane, szczególnie w chmurach, ponieważ powoduje to dwa problemy. Jeden problem z miejscem serwerowni. Te serwery są często, jak widzieliście, dużo, dużo wydajniejsze niż zwykły komputer, więc takich systemów tak naprawdę ciężko jest skonsumować tą całą moc. Żeby ją skonsumować, inżynierowie bardzo ciekawą rzecz wymyślili, że na takim serwerze można zainstalować więcej systemów operacyjnych, czyli będziemy mieli na przykład 2, 10 Windowsów i ten serwer będzie pracować, to się nazywa wirtualizacja i dzięki temu jeden serwer, który tak naprawdę działa jak 16 zwykłych komputerów, będzie w stanie obsłużyć 16 tych systemów zwirtualizowanych. A tak naprawdę, ponieważ systemy bardzo rzadko wykorzystują całą moc obliczeniową i bardzo rzadko też wykorzystują całą pamięć, którą mają przydzieloną, na takim jednym serwerze można zainstalować około 100 maszyn wirtualnych. Czyli dzięki temu, że te systemy nie korzystają bezpośrednio cały czas z tej pamięci, z tej mocy obliczeniowej, zamiast 16 komputerów uzyskujemy 100. I tych 100 wirtualnych maszyn możemy dedykować do konkretnej pracy dla konkretnych potrzeb. Kolejną warstwą abstrakcji, już tak dosyć mocno złożoną, dlatego będę mówił o tym w skrócie, jest konteneryzacja. Kontenery to są takie. To jest taki podstawowy, też jeden z podstawowych obiektów, które można zamówić w chmurze, i one są jeszcze wyżej. Czyli tu poprzednio mieliśmy ten system operacyjny, a zwirtualizowany, czyli na jednym komputerze było parę Windowsów, powiedzmy, to tutaj jeszcze się oddziela tą warstwę aplikacji. Czyli na przykład jakieś mamy, dajmy na to Worda, i nie chcemy, a chcemy takich parę Wordów zainstalować na jednym systemie operacyjnym, ale mamy problem, ponieważ jeden z klientów na przykład nie życzy sobie instalowania na jego maszynie wirtualnej, czyli na jego systemie, aplikacji innego klienta. I on nie chce mieć dwóch Wordów. Ale z drugiej strony taka maszyna wirtualna, ona potrzebuje dużo więcej pamięci wykorzystywanej przez sam system, dużo więcej mocy obliczeniowej wykorzystywanej
do działania systemu operacyjnego. W związku z tym inżynierowie wymyślili kolejną wersję abstrakcji i bo niektórzy klienci nawet nie chcą mieć dostępu do tych maszyn wirtualnych, oni chcą po prostu, żeby ich aplikacja działała. Więc taką aplikację obudowuje się w specjalny kontener i one działają sobie na jednym systemie operacyjnym, który jest odseparowane, które są odseparowane od siebie, czyli z jednego Worda na przykład nie przejdziemy do drugiego Worda. One nie będą miały ze sobą możliwości bezpośredniej ingerencji. Tutaj jest przykład Microsoft Azure, chmury, jednej z najpopularniejszych chmur. Jak to w środku wygląda? Zaczynając od samego dołu, mamy serwery, które pracują na takim systemie specjalnym operacyjnym, który się nazywa Hyper-V. Na tym systemie można budować wirtualne maszyny, czyli te takie systemy operacyjne, których możemy umieścić parę na jednym serwerze. Dodatkowo ta chmura, ona wszystkie te usługi, które możemy zamówić, prezentuje w postaci strony www. Czyli klient, który potrzebuje mieć serwer, on wchodzi sobie na portal, może sobie kliknąć i zamówić dany serwer. Ten serwer wirtualny otrzymuje praktycznie w przeciągu paru chyba minuty około i może na nim pracować, może się logować. Tak naprawdę to jest drugi komputer, który może mieć niezależne oprogramowanie. Ale pewnie teraz się wszyscy zastanawiają, ale po co coś takiego inżynierowie wymyślili? Przecież taki serwer można sobie umieścić w firmie. Po co w ogóle robić tą całą chmurę i po co firmy w ogóle są tym zainteresowane? Są zainteresowane z tego względu, że niektóre aplikacje, znaczy większość aplikacji, one nie używają całej mocy obliczeniowej na tych serwerach. Czyli klient, firma powiedzmy, która chce wypuścić jakąś stronę, sklep internetowy. Ten sklep internetowy tak naprawdę będzie potrzebował dostępu do tych wszystkich zasobów tylko w określonych momentach. W określonych momentach, na przykład gdy sklep robi promocję albo gdy Czarny Piątek, gdzie wszyscy ludzie na przykład wchodzą na te sklepy i sprawdzają, jakie promocje dzisiaj są, co by mogli kupić. W tym momencie, gdy tylu klientów próbuje otworzyć sklep, te serwery muszą pracować w znacznie większym obciążeniem. Ale jeśli by firmy robiły to u siebie, skończyłyby im się zasoby, ponieważ ten serwer, który oni kupili, on był przystosowany powiedzmy do średniego obciążenia. W momencie, gdy takie promocje na przykład się zdarzają, przychodzi 10 razy tyle klientów. Ta strona by się zawiesiła. Chmura umożliwia zwielokrotnianie, dostęp bezpośredni, bardzo szybki. Do bardzo dużej mocy obliczeniowej. I tak naprawdę ten dostęp może być przydzielany w zakresie w momencie obciążenia naszej strony. Czyli tak naprawdę firma dostaje praktycznie nieskończoną możliwość rozszerzania swojej infrastruktury, czyli tych na przykład przekładając to na sprzęt. Może uzyskać wiele, wiele, może uzyskać dostęp do wielu rdzeni procesora, które wykonają jakieś obliczenia w momencie zapotrzebowania. Dodatkowo tą całą infrastrukturę
możemy potem skasować, jeśli jej nie potrzebujemy. Nie musimy ponosić kosztów utrzymania tych serwerów, płacenia za prąd. Nie potrzebujemy czegoś, możemy to skasować, możemy przywrócić bardzo szybko z powrotem. Ale czy to tak naprawdę jest nieskończone? Nie zawsze. Na przykład bardzo dobrze było to widoczne podczas ostatniej pandemii, gdzie wszyscy tak naprawdę operatorzy chmurowi mieli problemy z ilością sprzętu i nie można było zamawiać w niektórych regionach niektóre tych wirtualnych maszyn, tych aplikacji, ponieważ te zasoby skończyły się. Bardzo dużo ludzi korzystała wtedy z internetu i nawet tam skończyły się podobno niewyczerpane źródła. A dlaczego się tak robi też? Dlaczego się używa tych chmur? Dużo firm w obecnych czasach w ogóle nawet nie interesuje się w ogóle tym, żeby posiadać dział IT. Nie ma tyle ludzi na rynku, które mogłyby zarządzać takim działem, przez co gdyby dana firma chciała mieć taki dział, musiałaby dużo więcej płacić za wykwalifikowaną kadrę. Kolejnym przykładem może być też dostęp do globalnej infrastruktury. Nasza firma na przykład działa w Polsce, ale mamy klientów z Azji. Klienci z Azji mają zupełnie inne. Mieszkają gdzie indziej, w innych godzinach pracują i tak jak mówiłem wcześniej, takie centra danych, te usługi muszą być bezpośrednio zlokalizowane przy klientach, tak żeby klient nie zraził się do naszej strony internetowej sklepu, żeby był dostępny szybciej. To są trzy podstawowe usługi chmurowe, które operatorzy serwują. Są to on-premise, z angielskiego sprzęt i oprogramowanie w siedzibie firmy. A jeśli chodzi o chmurę, to są trzy IaaS, Infrastructure as a Service, infrastruktura jako usługa, PaaS, platforma jako usługa i SaaS, oprogramowanie jako usługa. Dzieli się to ze względu na odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, niektóre firmy, raczej większość firm teraz, nie chce mieć odpowiedzialności za utrzymanie sprzętu, za utrzymanie serwerów, za utrzymanie nawet tych wirtualnych maszyn. Oni chcą po prostu, żeby ich sklep internetowy działał. Więc w tym momencie na etapie projektowania zastanawiają się, jak bardzo mogą pójść w takie usługi operatorów. Ci operatorzy w zamian za odpowiednie zobowiązania finansowe świadczą usługi wsparcia w tych wyższych warstwach. Wyższych warstwach, czyli tak jak każdy na pewno widział, na przykład aktualizacja systemu operacyjnego. Windows aktualizuje się średnio pewnie co 3 miesiące. Trzeba zrestartować komputer. Potem tacy operatorzy świadczą te usługi odpłatnie. W zamian za to firma nie musi sama tego robić. Tutaj są wymienione podstawowe przykłady takich typów usług tutaj jest błąd, widzę, jak infrastruktura jako usługa. Infrastruktura jako usługa to są właśnie wirtualne maszyny, są też jakieś, to są głównie wirtualne maszyny. Dodatkowo czasami operatorzy nazywają też inne usługi tym typem, takie jak na przykład sieć, ale jeśli chodzi o popularność, to głównie wirtualne maszyny. Platforma jako usługa to są takie serwisy, jak mówiłem, te kontenerowe, które są już wyodrębnione, czyli klient na przykład chce mieć aplikację internetową,
Wtedy użyję sobie App Service, który tą stronę internetową przechowa. Lub ta strona internetowa potrzebuje mieć też dostępu do bazy danych. Wtedy klient sobie zamówi ten App Service i bazę danych. I trzecia wersja to jest SaaS, oprogramowanie jako usługa. Oprogramowanie jako usługa to w obecnych czasach na przykład taki popularny Office 365, który jest dostępny przez stronę internetową. Albo też Netflix, Dropbox. Zastanawiam się, czy będziecie wiedzieli, jaki typ usługi to Xbox Cloud Gaming. I jeśli ktoś odpowiedział, że oprogramowanie jako usługa, to miał rację. To też jest świadczone na tych zasadach, że płacimy za dostęp do danego oprogramowania i nie widzimy żadnych komponentów pod spodem. Firma Microsoft akurat tutaj świadczy właśnie bezpośrednią usługę dostępu do aplikacji. Ja myślę, że na tym etapie skończymy. Dziękuję bardzo. Widzę, że mamy 10:42. Tutaj są już w mojej prezentacji są jeszcze takie bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak wdrożenie z portalu, czyli możemy te wirtualne maszyny zamawiać z portalu, ale również są bardziej skomplikowane metody zamówienia, takie jak z kodu. Ten kod ma różne warianty. Może to być PowerShell, może to być ARM, może to być pipeline. Więc w taki sposób, w bardzo różny sposób można tak naprawdę te wszystkie usługi zamawiać u operatorów cloudowych. Dziękuję bardzo.